Mając komputer z Windows 10 można tworzyć proste filmiki wideo bez potrzeby instalowania dodatkowego programu. W pakiecie systemu jest bowiem mały program, który nazywa się zdjęcia. Jest to nazwa nieco myląca, ponieważ oprócz przeglądania i organizacji zdjęć można ten program wykorzystać do utworzenia prostego pliku wideo wykonanego ze zdjęć i klipów filmowych. Aby to zrobić, trzeba najpierw przygotować materiały do filmiku. Ja postanowiłem zrobić filmik zatytułowany Pamiątka z podróży. W tym celu założyłem na pulpicie folder i tak go nazwałem. Następnie umieściłem w tym folderze wszystkie materiały, które użyję do filmiku: zdjęcia i nagrania wideo. Mając przygotowane materiały robocze, można zacząć pracę. W menu Start systemu Windows odnajduję i uruchamiam aplikację Zdjęcia. Po pierwszym uruchomieniu okno aplikacji może być puste. U mnie jest już zapełnione, ponieważ wcześniej tworzyłem już coś w tym programie. Aby przejść do stanu roboczego, należy kliknąć polecenie nowy film w górnej części okna. Pojawi się zaproszenie do nadania nazwy projektu, więc wpisuję swój tytuł filmu: Pamiątka z podróży. Obszar roboczy staje się aktywny. Na górnym pasku wyświetla się nazwa projektu, a poniżej niebieski przycisk z plusem zaprasza do przesłania materiałów roboczych do programu. Kliknięcie na ten przycisk wyświetli listę wyboru źródła plików, a następnie otworzy okno przesyłania. W oknie przesyłania wyświetlam zawartość przygotowanego folderu pamiątka z podróży. Zaznaczam wszystkie pliki. I klikając na otwórz, uruchamiam proces podłączania plików do programu. Po chwili wybrane pliki wyświetlają się w odpowiednim panelu programu. Ponieważ były przesyłane grupowo, to wszystkie są zaznaczone. W tej sytuacji mogę przeciągnąć wszystkie elementy jednocześnie do pola scenorysu. Ułożą się w takiej kolejności, w jakiej były przesłane. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ można łatwo zamienić je miejscami i ułożyć w takiej kolejności, jaka wynika z planu filmu. Jeśli przyjrzeć się miniaturom wyświetlanym w scenorysie, to łatwo odróżnić zdjęcia od klipu wideo po znaczku w lewym dolnym rogu. Czas trwania klipu jest zgodny z jego oryginalną wartością, natomiast czas wyświetlania zdjęcia jest domyślnie ustawiony na 3 sekundy. Niebieski pasek pod miniaturą oznacza, że ten element jest zaznaczony i można do niego zastosować działanie narzędzi wyświetlających się powyżej miniatur. W przypadku klipu wideo wybieram opcję przytni w celu wybrania odpowiedniego fragmentu klipu. Po kliknięciu narzędzia przytni wyświetla się wideo klipu, a na pasku odtwarzania poniżej pojawia się niebieski pasek z uchwytami do oznaczenia początku i końca przecięcia. Przesuwając uchwyty, dostosowuję klip według potrzeby i przyciskiem gotowe zatwierdzam. Ponieważ klipy wideo zawierają ścieżkę dźwiękową, to wyświetla się ikona głośnika. Klikając na tę ikonę, można dostosować głośność. Ponieważ na moim klipie są tylko dźwięki z mikrofonu poddanego działaniu wiatru, to wyciszam głos całkowicie. Przechodząc do zdjęć umieszczonych w projekcie, można zauważyć czarne paski po bokach ekranu. Wynikają one z faktu, że wyświetlacz ma inne proporcje niż zdjęcie. W celu ich zlikwidowania należy kliknąć ikonę powyżej miniaturek oraz wybrać opcję Usuń czarne paski. Niestety dla każdego zdjęcia należy wybrać tę opcję osobno. Działanie polecenia Usuń czarne paski polega na tym, że program powiększa zdjęcie do odpowiedniej wielkości. Robi to automatycznie, i użytkownik niestety nie ma wpływu na wielkość powiększenia ani pozycjonowania. Kolejną funkcją, którą warto dodać do zdjęć, jest ruch. Po kliknięciu na ikonę narzędzia ruch, z prawej strony otworzy się panel wyboru. Wybierając jedną z opcji, powodujemy jej zastosowanie do danego zdjęcia. Tutaj też trzeba dodać ruch do każdego zdjęcia po kolei. Kiedy drugi jest zastosowany, to można przejrzeć projekt. W razie potrzeby można dostosować czasy wyświetlania poszczególnych elementów. Ważną czynnością jest dodanie muzyki. Muzykę można wybrać z gotowej kolekcji programu. Niestety wybór jest niewielki i większość użytkowników będzie zapewne chciała dodać utwór z własnej kolekcji. W tym celu należy wybrać opcję dźwięki niestandardowe. Korzystając z niej, można dodać każde nagranie audio, muzykę lub nagraną narrację. Ścieżka dźwiękowa nie musi się pokrywać z długością projektu pliku wideo i można jej czas trwania oraz punkty rozpoczęcia i zakończenia dostosować. Jest to odpowiednia opcja, kiedy użytkownik chce na jednym filmie mieć muzykę i narrację na zmianę. Dodając muzykę, dobrze pamiętać, aby zrobić podgłośnienie na początku i wyciszenie na końcu ścieżki. Dzięki temu dźwięk łagodnie się wyciszy, a nie będzie nagle urwany. Kiedy dźwięk jest gotowy, to pozostały już do zrobienia tylko elementy kosmetyczne w postaci napisów. Można dodać tytuł filmu, napisy w środku filmu oraz napisy końcowe. Wszystko zależy od potrzeby i uznania autora filmiku. Tu również możemy wybrać czas trwania napisów w podobny sposób do wyboru czasu trwania wideo, a miejsce na ekranie można wybrać z palety możliwości. Zarówno rodzajów napisu, jak i możliwości ich zastosowania nie ma zbyt wiele, ale dla osób początkujących i niechcących poświęcać dużo czasu na montaż, jest to dobre i łatwe rozwiązanie. Ostatnim krokiem jest zapisanie filmu w postaci gotowego pliku w formacie MP4. Do tego celu jest przygotowany przycisk z poleceniem Zakończ film. Po kliknięciu otworzy się menu z trzema możliwościami rozdzielczości do wyboru. Ja wybieram opcję pośrednią, czyli 720 pikseli, co jest optymalną wielkością dla YouTube. Po akceptacji ustawień program zaczyna renderować czyli zamieniać projekt w gotowy film. Może to zająć kilka minut, w zależności od długości filmu i jego rozdzielczości. Gotowy film można odtworzyć na komputerze, albo wysłać do YouTube lub Facebooka, albo zrobić z nim, co się chce.